podpisaliśmy umowy, jeżeli chodzi o PZPN, został zatwierdzone. Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Dwa miasta rezerwowe, Kraków i Chorzów, nie są brane pod uwagę. Na Ukrainie. Przez ostatnie pół roku, że to poza politycznymi uwarunkowaniami będzie podjęta decyzja dotycząca miast organizatorów euro. Robiliśmy wszystko, aby być przygotowanym jako miasto do tego dobrze. Macie Państwo świadomość, jak byliśmy przygotowani, nie poprzez nasze słowa, ale poprzez słowa ekspertów UEFA. Z tych ocen wynikało, że jesteśmy przygotowani do tego nawet lepiej niż Warszawa. W związku z tym decyzja UEFA okazała się być decyzją niezrozumiałą dla mnie, uwarunkowaną politycznie chyba, skoro wysyła się ekspertów, skoro tworzy się ranking miast, nadaje się kolory i potem podejmuje się decyzję w oderwaniu od tego, co przygotowali eksperci, no to tylko tak można to zinterpretować. Powiedziałem, że ciężkie prawo, lecz prawo. No musimy przyjąć decyzję, nie mamy wyjścia. Natomiast pozostaje niesmak, pozostaje poczucie, że nawet organizacja, która deklarowała się jako niezależna od wpływów politycznych, jednak pod wpływem chyba nacisków politycznych ją podjęła. Przez ostatnie dwa lata, tak jak pan prezydent mówił, cały czas informacja polegała na tym, róbcie swoje, jeżeli będziecie dobrze przygotowani, lepiej niż inni miasta, to jesteście w grze. Okazało się, że ktoś zagrał nie fair play, bo dla mnie to jest granie fair play. Jeśli się umawiamy, że najlepszy zawodnik zostanie wystawiony do pierwszego składu, to wydawało nam się, że w oparciu o raporty UEFA w tym pierwszym składzie powinien się znaleźć Kraków. Jestem zadziwiona, zasmucona i przykro mi, że ludzie, którzy pracowali dla tego projektu przez dwa lata, mój zespół, po prostu powiedziano im do widzenia. Decyzja zapadła w tym kraju dwa lata temu. Wszyscy o tym wiemy. I nikt się potem już nie wycofał, bo przecież to jest polskie piekło. Jak zdradzą Poznań, to będą walki. Kraków, Poznań. Ustawili sprawę i niestety. To pan Lipiński z Wrocławia był wiceprezesem PiS-u i załatwiali sprawę. Pamiętacie, jak się skończyła sprawa Gawrona? Wywalili go z hukiem, który był wtedy przewodniczącym tego komitetu organizacyjnego. Niestety. Prezes Michał Liskiewicz mówił, że PZPN nie miał wpływu wtedy na te decyzje. A co ma mówić? Misiuk był wtedy prezesem PZPN-u i mógł mówić o 6 miastach, żeby nikogo nie zrazić. Powiedziałem, że mógł im powiedzieć, proszę panów, jestem prezesem związku i poczekajcie 2 lata, zobaczcie na stan robót. No to jest chyba dla każdego normalnego człowieka sensowne i zrozumiałe. Decyzja o modernizacji stadionu była jeszcze sprzed euro, w związku z tym stadion będzie dalej modernizowany, okolice stadionu, w związku z tym też te rzeczy, które były związane z infrastrukturą miasta, może nie w tej kolejności, co myśleliśmy, ale na pewno będą realizowane. Czy może pan zapewnić, że stadion Wisły powstanie według tych planów, które powiedzmy jeszcze wczoraj obowiązywały i w tym samym terminie, który został założony? Tak, mogę zapewnić. Wierzę w to, że w tym mieście projekt był realizowany najbardziej racjonalnie ze wszystkich miast w Polsce. Wierzę w to i jestem głęboko przekonana, i to wynika również z raportów UEFA, że miasto nie zrobiło żadnej rzeczy, która byłaby robiona na wyrost. Było szyte na miarę potrzeb, na miarę możliwości. I jestem bardzo szczęśliwa, że mamy stadion, który się modernizuje, że mamy drużynę, która gra na tym stadionie. I jestem pewna, że na tym stadionie nie będzie wiatr hulał. Jestem o tym głęboko przekonana.